Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj sobie pomówimy o nowym Famasie oraz o nowym Galilu, o tym, czy opłaca się nimi grać i o tym, jak duża jest różnica pomiędzy starym i nowym Famasem oraz Galilem. Już wam teraz mogę dać spoiler, no niewielka, tak? No ale tego się można domyślić po cyferkach, które też wam zaraz przedstawię i sobie o nich pomówimy, a też pokażę wam deathmatch i tak dalej. A więc na początku sobie powiemy, bo mimo tego, że mówiłem to w update'cie, to w tym filmiku wypadałoby o tym powiedzieć. Cenę obniżono o $200, czyli zamiast 2250 mas kosztuje 2050 oraz Gali zamiast 2000 rubli tylko kosztuje 1800. I drugą zmianą do tego to jest poprawione full auto z Famasa oraz Galila. Oczywiście też SG nie dostało nerfa, tylko zostało zwiększone cenę do 3000, według mnie to jest całkiem ok. Mi się podoba, że SG zostało w takiej formie, mimo tego, że wielu prostu pewnie będzie narzekało, że to zmienia metę i tak dalej, to ja osobiście tą broń lubię. Bo nie jest taka prosta do używania, ale też jest bardzo mocna. Ok, a więc mamy tutaj te statystyki i przejdziemy sobie na porządku do pierwszej z nich, czy tam raczej do dwóch, ale tutaj jest, widzicie, po prostu wersję na kucaniu i na staniu, więc to jest tak jakby jedna tylko statystyka i w przypadku Famasa oraz Galila. I ta statystyka polega na tym, że zmniejszono czas, jaki potrzebujemy pomiędzy oddawaniem pojedynczych strzałów, czyli 0,55, tak z 55 sekund do 48 sekund, co w praktyce po pierwsze sprawia, że jakby tapowanie jest to o kilka sekund po prostu można szybciej tapować, ale też to sprawia, że podczas spraya ten po prostu ta dokładność też o te minimalne tam jakieś milisekundy się szybciej odzyskuje i ten spray też jest dokładniejszy już nawet po tej samej jednej statystyce, która w teorii nie ma jakby zbyt dużego znaczenia na spray. Tego nie jestem pewien, ale jestem tak na 80% pewien, że tak to działa. Natomiast jeśli typowo chodzi o sprayowanie, to jest statystyka Inaccuracy Fire. Widzicie, została też zmniejszona z 6,7 na 6,05 i tutaj tak samo w Galilu Inaccuracy, czyli niedokładność od oddawania strzałów, to jest no taka dosyć znacząca statystyka przy sprayowaniu. Tutaj widzicie o jakby 0,7 zostało zmniejszone, tak, o 0,65, a tutaj zostało zmniejszone no potężnie, tak, z 8,78 do 7, czyli o 1,78, czyli tutaj dosyć duża zmiana, jeśli chodzi o spraya w przypadku Galila. I tutaj nie będziemy więcej statystykami zajmowali, bo tutaj tylko chciałem wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda, jeśli chodzi o liczbę, a jak to wygląda w praktyce w oparciu o te liczby, no to o tym sobie już teraz właśnie powiemy i też wam pokażę deathmatcha. I tutaj macie jeszcze jeden graf. Popatrzcie, tutaj widzicie, tutaj jest po patchu czerwone, a przed patchem jest niebieskie, tak? Niedokładność, czyli im niżej, tym jest lepiej. To jest po patchu, jest ewidentnie po tych, nawet widzicie, przy tych pierwszych dwóch, trzech kulkach, przy jakichś burstach, tam burstach, to mamy mimo wszystko dokładniejsi jesteśmy, a tutaj już potem wchodzi te inaccuracy fire, widzicie jak to zdecydowanie jest ograniczone przez to, że ta niedokładność od każdego strzału jest mniejsza i tak samo jest w przypadku Famasa, aczkolwiek zmiana jest mniejsza. Natomiast warto zauważyć, że o ile Galil dostał jakby większego buffa, to ciągle Galil, jeśli popatrzymy, porównamy statystyki, to Galil jest ciągle bardziej niedokładną bronią od Famasa i ciągle spray z Galila jest bardziej randomowy niż spray z Famasa. Okej, a więc macie teraz pewnie jakieś fragmenty z deathmatcha. By the way, dużo z tego to już jest jak ręka mnie troszkę nawalała, bo musiałem grać na tym zasranym Brutal CS, bo moje serwery usunęli, gdzie były fajne respy, zbalansowane, a na tym głównie jest po prostu, nie mówię, że to jest gówno, ale tam też jest masa tryhardów i wszyscy tak bardzo kampią na respach, nie dość, że te respy są gorsze, źle się tam gra, naprawdę jeszcze dodatkowo dołożyć do tego fakt, że trzeba było grać Famasem i Galilem, to ciężko było się skupić na tym, żeby tą broń wyczuć, tylko trzeba było się skupić na tym, żeby się obracać jak kurde w kołowrotku i wiecie, i żeby nie ginąć non stop w plecy na respie. Przejdźmy sobie może na porządku do Galila i tak, ta broń zauważycie w paru momentach, że jakby czasami jest tak, że ciągnę te pierwsze od pierwszej, przypuśćmy tam do 10 kulki i ten spray, mimo że intuicyjnie powinienem ciągnąć go w dół i to powinno wchodzić przeciwnika, to ten spray sobie gdzieś tam ucieka troszkę w lewo, bo ja potem też macie teraz fragment z aimboców, jakby na początku sobie grałem tak na czuję, na intuicję, więc jeśli nie trenujecie tego Galila, to faktycznie możecie mieć z tym problem, bo nikt praktycznie no, zdaje sobie z tego sprawę, nie trenuje Galila, trzeba jednak troszkę pociągnąć w prawą stronę, żeby móc w ogóle jakby bazować na tym, żeby zabijać kogokolwiek ze spraya. Natomiast pierwsza sprawa jest taka, oczywiście cena jest 1800, to jest dość niska cena i wiadomo, 2000 to i tak już było nisko, ale no wiecie, 1800 to jest jeszcze niżej i naprawdę w sytuacjach, kiedy faktycznie jakaś tam jest kiepska ekonomia, bo chcemy docisnąć seteków, a nie mamy hajsu, no to faktycznie, no to Galil jest przydatną bronią.
ale sprawa wygląda niestety tak, że po stronie Terro no ciężko się nie zgodzić jednak z tym, że Kałaszek jest tanią bronią, tak? No i w porównaniu do Gaila Kałaszek to jest kolosalna różnica, tak? Przede wszystkim grając po stronie Terro, ta różnica pomiędzy jednym strzałem, wiecie o co chodzi, nie? Jak ktoś ma Kevlar, że zabijamy na jedną głowę, a versus nie zabijamy na jedną w głowę z Gaila, to jest na tyle ogromna różnica, że jakby ciężko jest tutaj w ogóle Gailowi rywalizować, bo co to jest mieć 3400, tak? Żeby kupić sobie Kałaszka i Kevlar. Albo nawet 3350. No to jest nic po prostu, tak? No to jest taka sytuacja, że czasami sobie może faktycznie zagramy eko, jak mamy też w tej nowej mecie rzadko kiedy da się zresetować nas, więc to też warto brać pod uwagę, więc jakieś tam sytuacje, kiedy gramy przypuśćmy jakoś drużyną, albo wiecie, w pre-made, no to faktycznie warto, żeby tam te 2-3 osoby czasami kupiły Gaila, jak jest mało hajsu, ale według mnie taki wniosek końcowy nie jest warto, bo ten Gail nie jest jakiś taki super celny. Ciężko jest polegać też na sprayu, bo potrzeba niby jedną kulkę więcej tak niż od Kałaszka. A w Kałaszku mamy jednak to, że mamy przeciwnika i możemy intuicyjnie pociągnąć po prostu króciutki spray, tak 4 kule w ciało, idealnie w dół od gościa. I naprawdę możemy na tym polegać, a dodatkowo Gail też jest bardziej niecelny od Kałaszka. I o ile na prostenie przypuszczałbym, że faktycznie po prostu teamy mogą zacząć używać go częściej, żeby po prostu, wiecie, jakieś tam aspekty granatów wykorzystać i tak dalej, to wydaje mi się, pomimo faktu, że Galil jest jakby ciągle, mimo że jest mniej celnym, wydaje mi się, że jest ciągle mocniejszą bronią, bardziej powerful, no bo w końcu zabija na strzał w głowę, jeden strzał w ciało, tak, a na już nawet średniej odległości Famas zabija na strzał w głowę i dwa strzały w ciało, co bywa irytujące naprawdę, to właśnie mimo swojej niedokładności większej, to jednak Galil jest ciągle lepszy od Famasa. Ale czy jest bardziej opłacalny dla jakby Terro niż Famas dla CT-ków? No nie powiedziałbym. Według mnie bardziej jakby różnicę czuć w przypadku Famasa, jeśli chodzi o ten AB. No i właśnie sobie teraz do Famasa przejdziemy. Okej, a więc ten Famas. Jeśli chodzi o szybkostrzelność, jest taka sama jak z M-ki, bo też wiecie, troszkę statystyki tutaj muszę przybliżyć. Ma o 5 wolniejszy jest od M-ki normalnej, jeśli chodzi o szybkość poruszania się, 5 jednostek na sekundę. A o 10 chyba o Temki z Tumikiem nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ona ma 230, czy nie? Chyba tak nie ma nawet, 225 chyba też ma. No i AUK też ma 220, tak samo jak Famas, a co ciekawe, Famas ma teraz dokładność pierwszej kuli praktycznie identyczną co AUK bez skopu, więc to już daje do myślenia. Natomiast jeśli chodzi o spraya z Famasa, to w środku jest taka dziwna eska, którą no nawet nie wiem, czy się opłaca ją uczyć, bo ona jest na tyle nieintuicyjna, że nie wiem, czy się ją opłaca uczyć. I jeśli chodzi o tego spraya, to faktycznie jest on troszkę bardziej dokładny, ale w połączeniu jakby z damage'em, który zadajemy z tego Famasa, no myślę, że on jest tak samo średnio reliable, że tak powiem, co właśnie sprayowanie z Gaila, który jednak ma większe obrażenia. Natomiast też widzieliście, że z Gaila oraz z Famasa też, ale z Gaila też miałem takie momenty, że jakby ciągnąłem te pierwsze kilka kulek w dół i troszkę jakby mi to omijało. Trzeba troszkę jednak w bok pociągnąć, nie jest to takie przyjemne i takie pewne z tego Gaila. Dodatkowo Gail ma jakby taki wariant, nie wiem jak to, taką losowość po prostu, że jakby mimo, że niby ten spray leci w jakimś tam schemacie, to te kulki często po prostu się rozchodzą, tak? W tych pierwszych tam, przypuśćmy, 10 strzałach te kulki się rozchodzą. Troszkę bardziej na prawo, troszkę bardziej na lewo. Tutaj jest dosyć dużo randomowości. W Famasie tej randomowości jest mniej. Dlatego ciężko jest porównywać, bo te spraye są jednak troszkę inne, ale według mnie w obydwu przypadkach spraye są kiepskie. Natomiast jeśli chodzi o Gaila, no to on oczywiście jakieś tam ma troszkę lepsze obrażenia. Ale tak jak mówię, no nie jest to jakaś super sprawa, bo Kałaszek, to jest ogromna różnica, tak? W przypadku Kałaszka już, w porównaniu do Kałaszka. No a on jakoś super dużo nie kosztuje, tak? Terroryści mają bardzo łatwo zdobywać ekonomię, więc myślę, że dla Terro, jakby wiecie, taki wniosek końcowy, że to nie robi jakiejś dużej różnicy. Natomiast dla CT-ków Famas, i widzicie teraz, jak ja głównie grałem z Famasa na meczu. Z Famasa grałem tak, że robiłem bursty, pięciokulkowe, tak? I z Famasa wydaje mi się, że kluczem do grania Famasem jest to, żeby albo robić AD-AD i zdecydować się, żeby strzelać w głowę, albo robić to jakieś AD-AD i zdecydować się, żeby próbować zabić w ciało, tak? Czyli nawet nie AD-AD, tak? Ale robić jakieś bursty od razu w ciało, albo full auto w ciało, no albo robić typowo tryhardować na strzelanie w głowy, bo Famas jest w stanie być dokładnym. I w sytuacjach, kiedy faktycznie walczymy na średnią odległość, to możemy zrobić jakiś taki burst, mniej więcej mierząc w głowę, tam 5 kulek, i potem jakiś lekki ruch w lewo, w prawo i znowu zrobić taki burst. Według mnie Famasa całkiem przyjemnie teraz, mimo że wcześniej to było podobnie, tak, bo tu nie jest jakaś duża zmiana, jeśli chodzi o dokładność, to myślę, że z Famasa teraz całkiem dokładnie możemy w takich sytuacjach grać. W porównaniu do tego, że to kosztowało wcześniej 2250, a teraz kosztuje 2050, no to jednak M-ka kosztuje
te z kewlarem, tak? Taka biedna wersja, 3800, tak? Bez 50 dolków. Natomiast Galil, co ja mówię, natomiast FAMAS z kewlarem kosztuje 2700. Więc tutaj jest dosyć potężna różnica, tak? Możemy za te 1100 sobie kupić smoke, molotow, flash albo coś takiego. Możemy, no z flasha nam może braknąć, ale wiecie o co chodzi, jeśli mamy to poniżej 4000, albo możemy sobie kupić flash, smoke i granat. I to jest duża różnica, możemy kupić, nie wiem, flash, smoke, granat i def, to jest duża różnica i według mnie teraz będzie troszkę ciężej wybrać, bo wcześniej było tak, że tym bardziej jak graliśmy jakieś solo queue albo coś takiego, no to wiadomo, MK z kewlarem mimo wszystko daje nam duże możliwości, a tutaj jednak posiadanie praktycznie że pełnego zestawu granatów, bo to jest, wiecie, niby tylko 200 różnicy, ale według mnie ten FAMAS plus ten delikatny buffik dla CT-ków, tak jak mówię, ekonomia ma troszkę większe znaczenie i taka delikatna zmiana ceny jest troszkę bardziej odczuwalna, więc ja wam bym bardziej polecał naprawdę przerzucić się troszkę na granie FAMASa, jeśli macie troszkę mniejszą ilość hajsu, jeśli wasza ekonomia jest gorsza, w szczególności jeśli gracie z teammate'ami i możecie te granaty po prostu w bardziej skuteczny sposób wykorzystywać. Natomiast jeśli chodzi o Galila, oczywiście można kupić, mamy 2500, możemy kupić naprawdę, nie wiem, w drugiej rundzie Galil plus Kevlar, to jest super opcja, ale według mnie jeszcze dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, tak, że jeśli mamy nawet jakieś tam, nie wiem, 3700, to przecież możemy sobie kupić Kriga plus Kevlar, tak, i wtedy już absolutnie taki Galil plus Kevlar plus pełne granaty, no nie będzie wcale lepszy od takiego Kriga z Kevlarem, który jest po prostu OP bronią, tak, więc tak jak mówię, po stronie Tera mamy duży wybór, i też te broni nie są aż takie drogie, więc według mnie ten Galil nie będzie tak super przydatny, ale czuć poprawę. Więc myślę, że wyciąganie tutaj takich jednoznacznych wniosków jest bez sensu, bo zmiany są na tyle jednak mimo wszystko niewielkie, że no tak jak mówię, nie ma to sensu, natomiast według mnie bardziej sensowne jest zwiększenie swojego używania FAMASa po stronie CT niż Galila po stronie Tero, bo jednak daje nam to możliwości i tak jak mówię, jeśli potrafimy dobrze strzelać w głowę, to według mnie za 2000 naprawdę takiego rifla mieć, to już jest całkiem duży deal według mnie, więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał i że wam się przydał. Napiszcie, co sądzicie o tych zmianach i czy po prostu jakby wasze opinie się pokrywają i też napiszcie mi, jakie są wasze wrażenia właśnie z grania po tym update'cie FAMASem i Galilem, jeśli chodzi o spray, jeśli chodzi o dokładność i tak dalej, o rozrzut. Dobra, to było tyle, dziękuję wam za oglądanie, możecie zostawić oczywiście subskrypcję i łapkę w górę, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach, na razie.